Siemaneczko, jestem Spokojny i witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj oceniamy serwerek, Zaczynamy, oceniamy, przejdziemy się, zobaczymy jak on wygląda. Kolejny serwerek z guildiami, nie skyblock, tak jak zazwyczaj. Ekipa MC, tak się zwie, nasz serwerek, zobaczymy co tutaj dają, zobaczymy jak wygląda wizualnie i zobaczymy jak wygląda tak z perspektywy gracza, który dopiero wbija na serwerek, a nic nie ogarnia za bardzo. Dobra, na pewno jest po północy, więc ludzi tutaj nie ma, i obstawiam, że jest ponownie po edycji. Ale zobaczymy jak on wygląda wizualnie, i tak dalej. Dobra, zostałem IPK w komentarzu. Jeśli chcesz, żebym ocenił jakiś serwerek, to dawaj IPK w. IP w komentarzu zobaczymy co to będą za serwerki będą jakieś odcinki ja będę miał szczegóły nagrywać i proszę również o propozycje na filmiki bo totalnie nie mam pojęcia co ja mogę nagrać ale nie taka nagraj longcrafta albo nagraj Skybloka, tylko nagraj to to i to z tego serwerka będzie mi prościej bo ja totalnie nie mam pomysłu co mam wymyślać dobra jeszcze pożebram o łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze i o udostępnienia. I dobra, przechodzimy do odcinka. Co my tutaj mamy? Mamy Krypy Creative, Skyblock. U, wow dobra, ale niedługo. I mamy Gildię, wchodzimy oczywiście na Gildię. Najbardziej, czym znaczy jedna możliwa opcja. I kolejny serwer, na który wywala mnie w do nie wiadomo gdzie. I jeszcze. Wiecie co? Ja przed chwilą z tego serwerka nawet nagrywałem. <laughs> zobaczcie, czy nie? Albo jest totalną kopią tamtego. Nie, chyba nie nagrywałem z niego, tylko to jest totalna kopia. Zobaczcie, jest na prawo ekipa mc.pl. Jest takie samo to okienko na prawo. Takie samo wyposażenie, choć nie wiem, czy tam nie było delikatnie innego. Mogło być tam żelazo, nie diamentowe. Plecek graczał 17 slotów, totalnie to samo. Tab. Jest inny tab na pewno, jest totalnie inny tab. Yy, gracze są inni. On że po prostu ci mają więcej rak, tam ci mieli mniej. mniej, mniej. Eee, nie, zobaczymy, co będzie na Spawnie, ale to jest totalna kopia serwerka eee, Medium HC. Nawet jest też Medium HC, tylko tamten był na Lekrafcie. Eee, aż kurde sobie zaraz wejdę zobaczyć, eee, czy to jest te same serwerki. Jeśli te same, no to trochę dupa. Eee, a jeśli nie, to wrzucę oczywiście ten odcinek. Zobaczymy. Eee, dobra, dobra, dobra. I idziemy na spawna bo to mnie najbardziej interesuje, teraz jestem w totalnym szoku, czy wszystkie serwery tak samo wyglądają? Nie, na pewno na tamtym serwerku było to, że na początku wyświetlało mi się tutaj takie piękne okienko z przywitaniem, z opcjami Tak, to jest totalnie inny serwer, albo inne lobby Jeśli się możecie mnie poprawić, ale no to jest tak zerżnięte tylko nie wiem kto od kogo ściągnął teraz, nie? Oczywiście nie oskarżam tego serwera, że został ściągnięty od tamtego, ale może tamten od tamtego. A jak się spotkam jeszcze z innym serwerem, który wygląda identycznie, to ja nie wiem. Na szczęście skyblocki nie wyglądają tak samo i to jest super. Dobra, tyle z hejtu. Zobaczymy co i tutaj mają pozytywnego. W ogóle fajny wykrzyknik się tutaj pojawia. Hmm. Otwarcie odchłani za 30 sekund item i za friko. Dobra, mamy co tutaj? Mamy jakiś spawn, wygląda fajnie. Nie mam żadnej informacji chyba o tym, gdzie jest jakaś pomoc, gdzie cokolwiek wpisać, co zrobić. No jest, jestem na jakimś zadupiu między lawą, między guzikami, do, które nie wiadomo do czego służą. Oczywiście one służą do losowego teleportu, ale nic tutaj nie ma. Tam jest napis graj, więc zaraz tam pójdziemy. Tutaj są w ogóle jakieś latające liście, a to jest chyba parkour. W tamtą stronę i w tamtą stronę. Spawn tutaj wygląda dość ładnie, mm, idziemy zobaczyć jak to jest zabezpieczone. O dobra, ktoś tutaj pomyślał i ni nie, tu jest nitka? Jest! Nie, nie ma nitki, dobra, po prostu zablokowali to w lepszy sposób. E, graj, co my tutaj mamy? Jakieś dziwne tabliczki, co to kurde jest? Nie mam pojęcia, Jaki jakieś coś, może nam skoczyć? Pewnie można, dobra. E, mam jeszcze jakąś ochronę w ogóle, tutaj, co tu jest, co tu jest? Dobra, mamy scenariuszki, taki standard. E, Ty mega płasko. To, czy ten spawn jest zrobiony na super płaskim? I ten serwer, to, ten serwer też zaraz zostanie zrobiony na super płaskim? Ale to brzydko wygląda. O, przestaje być super płasko. Dobra, tu jakiś świat się tworzy. Mamy beczkę, ale powiem wam, że nie fajnie to wygląda. E, wolę jak jest teren taki ładnie. Wyg nie, Naturalnie zrobiony, bo ten jest totalnie brzydki Dobra, mamy tutaj sceniarki, mamy jakiś biom lodowy Spoko, tylko czemu to wszystko jest na super płaskim? Teraz zastanawiam się czy po prostu ten serwerek był tak do dupy, wyglądał tak niefajnie O, to jest, to jest fajnie, jest wszystko wyjaśnione co, jak i gdzie W sensie z craftingami Czy po prostu edycja się już kończy i tyle Bo tej edycji na tych serwerach trwają dwa tygodnie chyba i tyle Dobra, tutaj mamy jakieś NPC, ty fajna sprawa z wymieniarkami, Na tamtym serwerze, nie zna, na poprzednim serwerze nie znalazłem takiego czegoś. Tutaj mam jakieś drzewo. Ale tu, chociaż tutaj się delikatnie postarali i nie ma tego super płaskiego, ale tutaj wszędzie jest. No, zobaczcie, jak tu jest płasko. Nie, nie lubię takich rzeczy. Mega mi się nie podobają i rażą w oczy. Nie wiem, czy tylko mnie, może inne osoby też, ale ja mam takie wrażenie. Łuk skalny, ładnie zrobione. Tylko tutaj też byście zamiast tych łuków zrobili tutaj jakieś wypiętrzające się rzeczy, a nie takie pierdołki. Dobra, tu jest jakaś skrzynka z koblem. Zobaczmy topki. No kurde, nie mam co za bardzo tutaj oceniać, nawet nie mam tutaj mówić, że jest piękne, ładne i tak dalej. Ale cóż, slash pomoc może, bo nie, do tej pory nie wiem nie ma żadnych informacji o giliach na pierwszy oka, jak je stworzyć i tak dalej. Wpiszmy sobie pomoc. Jest coś takiego jak pomoc, tylko nie ma nic komunikatu o, o tym. Mamy pomoc u administracji trybu. Yy, dostępne komendy, menu dropu, podstawowe informacje o serwerze, wszystkie komendy w gildii, yy, sklep na tokeny, regulami serwera, wszystkie rangi i itemy na gildie. Kliknijmy sobie w rangi. Zobaczmy ile to kosztuje. A nie, to są po prostu takie rzeczy. Dobra, no. Mmm... Nie ma totalnie żadnych informacji. Jako nowy gracz bijących na serwer nie grający na tym trybie, nawet bym nie wiedział, jak stworzyć gildię albo stworzyć cokolwiek innego. No, troszeczkę serwer mi się nie podoba, że tak powiem. Większość serwerów mi się podoba, a ten jakoś, no, wizualnie mnie nie zaskoczył totalnie niczym. Powiedz mi jeszcze, że to jest skopiowane identycznie tylko przesunięte w inną stronę. ja to wygląda, bardzo, bardzo, bardzo podobnie wszystko. Nie, nie, chociaż tego nie zrobili na kopię. Czy jednak, czy jednak, czy nie. Chyba. A nie, to też to też jest. Czekajcie. Nie, 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 dobra, nie jest. Już myślałem, że to też jest skopywane, albo ja po prostu na pierwszy tuka nie widzę, wpadłem do lawy. Dobra, nie wiem, nie wiem co powiedzieć o tym serwerku, ale zraziłem się mocno poprzednim serwerem i tym, że są kopiami w pewnym stopniu, no nie ma pojęcia, no i tutaj nie ma w ogóle informacji. Nie podoba mi się ten serwerek, wizualnie mają, yy, rzeczy fajnie są rozmieszczone, tam jakiś łuk, tutaj jakieś yy, tabliczki, o, o kurde, tutaj tego nie widziałem, zobaczcie to, ale nie wiedziałem gdzie iść, w którą stronę iść. Są jakieś tabliczki. Coś tutaj kurde jest. E, administracja i regulamin. Dobra, no i to by było tyle. Nie ma gdzie nie widzę nigdzie rzeczy, jak stworzyć gidie i takich podstawowych informacji. E, serwerek 2 na 10 nie za bardzo. Wypowiedzcie się na temat, co o tym sądzicie. Podawajcie IPG nowych serwerków e, wbijemy, zobaczymy. E, łapka w górę, komentarz subik. No i tyle. Do następnego. Heo!